Witam Was serdecznie z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, jak krok po kroku wymontować dmuchawę na tak aby można było zweryfikować jej stan oraz nasmarować, wyczyścić łożyska. Na samym początku w samochodzie Opel Astra G2 musimy odkręcić 6 śrub, które trzymają schowek pasażera. Żeby je odkręcić, wystarczy wkrętak z bitem T20 Torx. Odkręcamy śruby. Gdy już wszystkie będą odkręcone, wysuwamy schowek. Wysuwamy wtyczkę zasilania lampki naszego schowka. Pamiętajmy, brązowy przewód u góry, czarny na dole. Przy okazji, jeżeli lampka nam nie świeci, możemy sobie naszą żaróweczkę wymienić na nową. Przed nami znajduje się, jak widzicie, obudowa Naszego nawiewu. Na samym początku musimy zsunąć ramię. To czarne, plastikowe. Z tego takiego elementu plastikowego. To ramię służy do tego, aby silniczek mógł obracać nawiew wewnętrzny lub zewnętrzny. Czyli dopływ powietrza z zewnątrz, czy tylko i wyłącznie wewnętrzny obieg powietrza miał działać. OK. Tutaj, jak widzicie, są widoczne trzy śruby. Z lewej, w środku i z prawej strony. Te śruby, oczywiście, musimy odkręcić tym samym bitem. T20 warto skorzystać z grzechotki. Odkręcamy, odkręcamy. I tak każdą z trzech śrub. Gdy już będziemy przy końcu, możemy śruby odkręcić palcami. Jak widzicie do tego momentu, wszystko jest banalnie proste. I już po chwili mamy trzecią śrubę. Obudowa dodatkowo jest jeszcze utrzymywana na dwóch plastikowych zaczepach, ale o tym zaraz. Zalecam od spodu wyciągnąć taką plastikową maskownicę z pianką. Wystarczy te dwie plastikowe takie śruby odkręcić i możemy wysunąć do siebie. Dzięki temu będziemy mieli znacznie lepszy wgląd od spodu na obudowę. I możemy wyciągnąć wtyczkę zasilania silnika sterującego obiegiem powietrza zewnętrznego lub wewnętrznego. Jeżeli damy radę, od razu możemy po prawej stronie wtyczkę zasilania silnika dmuchawy wyciągnąć, ale nie jest to konieczne w tym momencie. Teraz to, co najbardziej istotne i najbardziej problematyczne, tutaj z lewej strony oraz z prawej strony, w tylnej części są takie zaczepy. O to, co dokładnie teraz widzicie, mam nadzieję, że widać. Jeżeli ten zaczep sobie pociągniecie do siebie, to obudowa będzie się już luzować z lewej i z prawej strony trzeba to zrobić z prawej strony jest troszeczkę gorzej widoczne ale jest tam także taki zaczep, wyczujecie to i jeżeli poluzujecie te zaczepy, to obudowę będziecie mogli wysunąć ciągnąc w dół oraz troszeczkę do siebie wydaje się to dosyć problematyczne, ale dacie sobie radę wyczujecie wszystko palcami, zapewnijcie sobie tylko dobrą latarkę, dobre światło dzięki temu po prostu znacznie łatwiej nam się tutaj będzie pracować ja tam Palcem po prostu dotykam tego zaczepu i ciągnę obudowę do siebie. Jak widać, już jest prawie luźna, więc jeszcze troszeczkę tylko trzeba pociągnąć. Dodatkowo dolna część obudowy ociera o dywanik, ale to nie jest żaden problem, więc troszeczkę trzeba pociągnąć, nic tam się nie stanie. Oczywiście zachęcam Was do pracy w garażu, w ciepłym em, jakimś pomieszczeniu. Dlaczego? Ano dlatego, że wtedy plastik jest bardziej elastyczny. A gdybyśmy to robili na mrozie, no to te plastiki, ta obudowa jest cała twarda i mogłoby coś tam delikatnie pęknąć. Ok, ciągniemy za obudowę. Jeszcze troszeczkę tutaj nam zaczep trzyma. Oczywiście możecie się liczyć z tym, że troszeczkę Wam yy, trochę rysek na skórze się zrobi na Waszych rękach, więc możecie sobie poranić delikatnie dłonie. Ale to przy takich pracach zawsze może mieć miejsce. A w rękawiczkach jest to bardzo, bardzo niewygodne. Ok, jeszcze troszeczkę pociągniemy z prawej strony, i myślę, że wyjdzie. O, tak jak widzicie, już jest teraz wszystko luźne. Jeszcze troszeczkę. O, i już wychodzi. Dobra, tak więc jest naprawdę bardzo dobrze. Od dołu teraz możemy już bardzo swobodnie wysunąć wtyczkę silnika dmuchawy. Więc dwie wtyczki mamy już wyciągnięte. I możemy obudowę powolutku wyciągać. Tutaj jak widać jeszcze te przewody wszystkie trzymają się tam z tyłu na obudowie. Więc ja tutaj sobie wysunąłem tą całą dmuchawę i zobaczcie, tu jest taka jakby śruba plastikowa. Wystarczy mocniej ją wcisnąć i całość nam wyjdzie o w ten sposób. Zatem już mamy wszystko odblokowane, możemy naszą całą dmuchawę wyciągnąć. Tu teraz dokładnie wam pokażę, gdzie są te miejsca, e, gdzie te zaczepy trzymają. Dzięki temu będziecie od razu wszystko wiedzieć przed własnym demontażem. Tutaj, jak widzicie, to koło pracuje dosyć opornie, i tutaj widać dokładnie cały element. Spójrzcie sobie, tu jest jeden taki ślizg, o który ociera ten zaczep plastikowy w samochodzie, oraz z drugiej strony jest drugi. Czyli to są te miejsca, gdzie te palce trzeba tam sobie wsunąć. I te zaczepy po prostu ponaginać, dzięki czemu będzie można wszystko zdjąć. Tu są te trzy miejsca na śruby, które odkręcaliśmy i tutaj te dwa miejsca zaczepu. Ok, jak widzicie, wszystko pracuje opornie. Powinno się to kręcić znacznie bardziej e, bez żadnych oporów, no, ale tak nie jest. Na samym początku musimy tutaj wcisnąć, na przykład płaskim wkrętakiem te takie gumki białe, tak jak widzicie, i tu pod silniczkiem obieg wewnętrzny, zewnętrzny też. Jeżeli wciśniemy do środka tak żeby nie odstawało, to będziemy mogli zobaczcie po prostu delikatnie pociągnąć i już mamy obudowę zdjętą. Tutaj jest silnik. I tutaj widać jakieś liście się nagromadziły. Tak więc oczywiście warto wszystko dokładnie sobie tutaj oczyścić. No i jak widać jest tutaj dosyć spory opór. Tutaj jest jedno łożysko i drugie jest oczywiście z drugiej strony, zatem Plastikowym kołem, które nam ten obieg powietrza generuje. Tak więc cały brud, wszystko co tutaj zauważymy, jakieś liście to wszystko warto wyczyścić, zanim będziemy smarować. Oczywiście, można rozebrać cały ten silnik. Jeżeli jesteśmy w stanie, to można te łożyska wymienić na kompletnie nowe. Sposoby yy, oczywiście, czyszczenia, czy też yy, smarowania to już każdy może sobie własne wymyślić. Ja Wam pokażę swój sposób najprostszy, skuteczny. I już myślę, że na dłuższy czas będziecie mieli święty spokój. Oczywiście cały brud z tej obudowy także trzeba wydobyć, wyczyścić. Jakieś liście warto to po prostu umyć pod wodą. Tylko uważajcie oczywiście na silnicz silniczek obiegu powietrza. Jak widzicie, nie pracuje to swobodnie, kręci się to dość opornie. W moim przypadku na pierwszym biegu po prostu wentylator w ogóle nie działał. Nie było to spowodowane uszkodzeniem rezystora czy czegokolwiek innego, po prostu nie działał. OK, ja już mam tu wszystko oczyszczone, więc teraz skorzystam ze środka penetrującego, smarującego, usuwającego piski. Napryskamy troszeczkę, trzeba poobracać prawo-lewo, żeby ten środek przedostał się do łożyska. Chwila zabawy. Dosyć prostej zabawy, jak widzicie. A zapewniam Was, że rozwiążę Wasze wszystkie problemy z piskami, czy też niedziałaniem wentylatora na pierwszym biegu, lub też jego e, głośną pracą, bo to też może być takie pip, 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 możecie słyszeć takie po prostu pipanie e, piszczenie, i nie niespo, spowodowane to jest jakimś liściem, czy iglakiem, który wpadł e, tutaj do tego plastikowego elementu. Ok, tutaj musicie teraz dotrzeć jeszcze do drugiego łożyska, które znajduje się w drugiej części, bo oczywiście silnik pracuje na dwóch łożyskach. I tutaj, o, tutaj trzeba napryskać środkiem. Oczywiście można tutaj wybijać ten plastik, ale zapewniam was, że jest duże prawdopodobieństwo przy próbie wybicia tego plastiku, że po prostu się ułamie, uszkodzi, a naprawdę nie warto, nie warto tego robić, jeżeli nie mamy drugiego. Bo szkoda po prostu naszej pracy. E, dobra, tu też musimy troszeczkę pokręcić, tak żeby ten środek przedostał się na łożysko też z tej strony. I warto tą operację powtórzyć kilkukrotnie. Oraz zostawić ten element, cały ten silnik na około 10-20 minut, po czym wrócić, raz jeszcze napryskać, z jednej i z drugiej strony znowu pokręcić i już. W moim przypadku już minęło pół godziny, wszystko oczyszczone. Zobaczcie, jak to wszystko delikatnie już teraz pracuje. Żadnych oporów, cisza, spokój, wszystko dokładnie tutaj już oczyściłem. Więc w tym momencie założyłem tą obudowę i pozostaje wszystko zamontować w samochodzie w odwrotnej kolejności. Ja Was mogę zapewnić, że u mnie na pierwszym biegu wszystko już działa perfekcyjnie, cisza, spokój i o to właśnie chodzi. Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, zostawcie łapkę w górę. Cześć!